Cześć. Mam na imię Paweł, Tygleszka, na fotografii jest fajna. Dzisiaj film o fotografii w ramach serii Ludzie Fotografii. W ramach serii już było wielu różnych fotografów, między innymi mój taki jeden z najważniejszych fotografów dla mnie, czyli Ansel Adams. Ale dzisiaj będzie też o fotografie, który jak wysyłał zdjęcia na konkursy, to zastanawiał się, w jakiej kategorii jego zdjęcia powinny tam pójść. I on stwierdził, że w sumie to najbardziej pasuje mu to do krajobrazu. Jest to co prawda trochę inny krajobraz, ale krajobraz. W związku z tym wysłał jako krajobraz i później się bardzo cieszył, że jego zdjęcia wśród pejzaży górskich, fantastycznych, czy krajobrazów przyrody znajdują się jego zdjęcia. Ponieważ on siebie uważa za fotografa oceanu. Znaczy, to jest tak, że takich fotografów to jest wielu. To nie jest tak, że on jest jedynym fotografem, który robi zdjęcia fal. Nazwijmy to fal, czy morza, czy wzburzonego morza. Moim zdaniem, znaczy to jest tak, jest jedynym, dla którego w tej chwili jest to jedyna jego praca. On nic innego nie robi, tylko robi morze, ocean. Dla innych jest to fotografia sportowa, przyrodnicza i morze, a dla niego jest to całe życie. Wszystko w tej chwili, co robi, to jest morze. I moim zdaniem jest najlepszy z tych wszystkich fotografów. Zapraszam Cię na film o Warrenie Killenie. Zapraszam. Czasami się zastanawiamy, jakiego fotografa wybrać. Fotografów w tej chwili jest bardzo dużo. I ja zawsze staram się wybrać fotografa, który oprócz tego, że robi wspaniałe zdjęcia, ma jeszcze coś do powiedzenia. Czyli można coś jeszcze z niego dowiedzieć się z jego życiorysu, z jego fotografowania, z jego sposobu patrzenia na świat. I Warren Killen ma to coś, z czym warto się zapoznać. Znaczy, ogólnie to on rozpoczął fotografowanie, znaczy takie profesjonalne w 2010 roku, czyli nie tak dawno. Wcześniej spotkał się z fotografią, jak najbardziej. Jak mówi, jak był chłopcem, w związku z tym, że mieszka w Australii, w tym najlepszym miejscu do tego, żeby być surferem, to on też był w młodości. No i pierwszy aparat, pierwsze zdjęcia, jakie zrobił, to był właśnie jednorazowy aparat na film wodoodporny. No, później używał jakiegoś Canona AE przez jakiś czas, a później porzucił całkowicie fotografię, zajął się muzyką. Muzyka do tego stopnia, że była to jego praca. Jeździł w trasy koncertowe, grał w zespole ciężkiego rocka progresywnego. Fajne. I w pewnym momencie, w 2010 roku, stwierdził, że ta praca jest za ciężka, że jest zbyt męcząca. No, rozumiesz, wieczorem gra do środka nocy w jakimś klubie, później trzeba to odreagować, czyli picie do rana, później spanie do południa, później znowu przejazd do następnego miasteczka, znowu gra, znowu wstanie w południe i stwierdził, że takie trasy koncertowe są za bardzo wykańczające i postanowił, że unormuje swoje życie i będzie to życie fotografa. Pomyślał sobie, zostanę fotografem. Myśl zasady, którą ja też wyznaję, czyli nie znam się na tym, w związku z tym musi mi się udać. Poszedł do sklepu, zainwestował w aparat, kupił przyzwoity aparat. W 2010 roku kupił sobie pełną klatkę, przyzwoite obiektywy i postanowił, że będzie fotografem wędkarskim. Będzie swoje zdjęcia sprzedawał w magazynach wędkarskich i takie zdjęcia ryb gdzieś jako freelancer będzie też sprzedawał. W międzyczasie cały czas, bo i jeszcze jako muzyk, i jeszcze jako fotograf, projektował strony internetowe, więc to dawało mu pewne zaplecze finansowe na wypadek, gdyby coś mu nie wyszło. No i tak 3 lata tak fotografował, kręcił się koło tego morza, na brzegu morza, czasem na morzu, czasem trochę się oddalił od niego, ale że żył tam, więc któregoś dnia pomyślał, że on by chciał zrobić takie zdjęcie, bo mówi, że widział takie zdjęcia, oglądał zdjęcia, gdzie on
gdzie fale się rozbijają, takie pióropusze się robią. Kupił sobie obudowę pod wodą do swojego aparatu i wszedł w morze. Czytałem kilka wywiadów, oglądałem kilka wywiadów, słuchałem kilka wywiadów różnych osób z Warrenem Killenem. I tam było jedno pytanie. Ty i pamiętasz to swoje zdjęcie? Wtedy jak poszedłeś właśnie i zrobiłeś to zdjęcie, to pamiętasz to zdjęcie? On mówi, poszedłem. Spędziłem kilka godzin w wodzie, fotografując. Zrobiłem bardzo dużo zdjęć i nie zrobiłem żadnego zdjęcia, które bym chciał zrobić, bo zanim poszedłem do wody, to ja wiedziałem, co chcę zrobić. Wiedziałem, jakie zdjęcie mnie interesuje. Nie zrobiłem takiego zdjęcia. Wróciłem kompletnie załamany do domu. No kompletnie. No to dobrze, to z tego nic nie będzie. No ja chciałem, ale to nie udało mi się. Ale twardy jest. W związku z tym następnego dnia poszedł znowu w morze. Następnego dnia poszedł znowu. Następnego dnia poszedł znowu. I mówi, po miesiącu takiego spędzania czasu i próby robienia zdjęć zrobił to zdjęcie, o które mu chodziło. Po miesiącu, po iluś tysiącach wypstrykanych zdjęć, wreszcie udało mu się złapać to światło, zrozumieć to światło, bo on się ten miesiąc uczył. To nie jest tak, że on chodził i pstrykał. On się uczył, jak wyrazić w formie zdjęcia to, co sobie wyobraził. I on to zdjęcie zrobił po miesiącu i mówi, ma to zdjęcie. I czasami jak mu coś nie wychodzi, to sobie to zdjęcie ogląda i przypomina i mówi, spokojnie, no, dzisiaj ci nie wyszło, jutro ci może wyjść. Zresztą tak ktoś się pytał, zapytał jego, mówi, słuchaj, najgorsza rada, jaką w życiu dostałeś. No, mówi, no, dobre. Mówi, najgorsza rada, najgorsza. Kiedyś od takiego fotografa dostałem radę. Powiedziałem mu, że ja bym chciał zostać zawodowym fotografem, który fotografuje morze. On tak obejrzał te zdjęcia, mówi, nie no, zdjęcia, mówisz, są w porządku, ale słuchaj, stary, z tego się nie utrzymasz, daruj sobie ten pomysł, to jest bez sensu, nie utrzymasz się z tego. Mówi, to była najgorsza rada, bo w 2013 roku kupił ten korpus podwodny, do zdjęć podwodnych, wtedy zaczął wysyłać zdjęcia na konkursy fotograficzne, właśnie w kategoriach krajobrazu i te zdjęcia zaczęły się dostawać nagrody. I to zaczęło od razu, ponieważ co prawda nie jest to nowatorskie, natomiast, bo jest trochę takich fotografów, jest trochę. Natomiast jego zdjęcia się wyróżniają estetyką, kolorem, plastyką. Są inne, są ciekawsze, są fajniejsze, moim zdaniem, w moim odbiorze. I te zdjęcia były nagradzane. Stał się nagle, z dnia na dzień, stał się sławnym fotografem. Postanowił, że w sumie to idziemy tą drogą. Wynajął małe pomieszczenie, on mieszka trochę poniżej Sydney, w miejscowości, która się nazywa jakoś tam. W linkach pod spodem wrzucę adres, jakby ktoś tam przejeżdżał niedaleko, to może wpaść w jego galerii własnej, kupić u niego zdjęcia. $40 najtańsza odbitka za ręcznym autografem, znaczy ręcznym podpisem, także warto. Można oczywiście też w internecie kupić jego zdjęcia. Tak jak mówi, no w tej chwili w czasach COVID-u to sklep internetowy ratuje mu życie, bo tak do tego stacjonarnego to mało kto przychodzi. Ale on mieszka trochę poniżej Australii, nad oceanem, i do oceanu ma blisko. I ojejku, o czym ja mówiłem? Wytrąciłem się sam z myśli o tym, co zacząłem mówić. I uciekła mi ta myśl, o której mówiłem. To idziemy dalej. Fotografuje krajobraz, znaczy wysłał te zdjęcia na konkursy, stał się sławny i w tej miejscowości poniżej tam kawałeczek wynajął nieduże pomieszczenie i stworzył własną galerię. W galerię, którą cały czas ma i która jest jego głównym źródłem przychodów. Tak opisuje jego dzień pracy jest taki, że rano wstaje, idzie nad morze, robi zdjęcia, bo zdjęcia robi te zdjęcia, co się przewijają, to większość
to jest niskie słońce, czyli tak jak mówi, wpływa jak jest jeszcze ciemno do morza, płynie i łapie to słońce, które się dopiero zaczyna wychodzić, które idzie po poziomie, rozświetla te fale od dołu i to jest to, co go wyróżnia, bo jeśli ktoś robi zdjęcia w południe, to nie złapie takiego światła, bo nie ma żadnej siły. Do tego używa lampy błyskowej jeszcze od jakiegoś czasu. Od 3-4 lat używa lamp błyskowych, czy jednej lampy, trudno mi jest określić, błyskowych jeszcze do podświetlania tego wszystkiego, tych fal. W każdym razie płynie rano, później wraca z powrotem, idzie do domu na śniadanie i o tam bodajże 10 otwiera sklep, galerię znaczy się, no i w tej galerii spędza czas do końca, siedząc przy komputerze, załatwiając jakieś sprawy, umawiając się z ludźmi, bo ma trochę zleceń różnego rodzaju i obrabiając zdjęcia. Jeśli mówimy już o obróbce zdjęć, to używa Lightrooma i Photoshopa. Zawsze używał laptopów, ponieważ są małe. Uważa, że ważną rzeczą jest, żeby zrobić zdjęcie gotowe już tam na miejscu. Robi w labach oczywiście, ale żeby tam na miejscu stworzyć zdjęcie, które będzie już jak najbardziej odpowiadało temu, co on widział. I na komputerze to on troszeczkę tam wywoła tego lawa, ale troszeczkę może cienie poprawi, trochę światło poprawi. I jak sam twierdzi, no, obróbki zdjęć to on jeszcze tak nie opanował dobrze, tak jakby chciał opanować. Chciałby się nauczyć dobrej obróbki zdjęć, nie potrafi jeszcze obrabiać. Ale to tam na miejscu, na laptopie szybciutko to robi, jest takie zdjęcie, jak dostał laptopa od HP za darmo, dobrego laptopa, to dla nich nagrał taki artykuł był, gdzie on właśnie siedzi z tym laptopem. No ale jakby dostał też za parę tysięcy laptopa, też bym tak się małpował do zdjęcia, ale to są przychody. To nie jest to, że on jako fotograf oceanu utrzymuje się tylko z fotografii oceanu. On utrzymuje się też z reklamy. Można spotkać jego zdjęcie w piance, którą używa, bo reklamuje tą piankę. Reklamuje firmę, od której kupił, której ma tą obudowę podwodną. To są też przychody, które on w tej chwili otrzymuje z tego, że jest najbardziej rozpoznawalnym fotografem. Mimo, że nie rozpoczął swojej przygody tak jak od maleńkiego, od maleńkości, on w sumie niedługo fotografuje. No bo na przykład taki fotograf jest Anglik. On też fotografuje właśnie takie rozbryzgujące się fale. Dave Stanford, a tamten ma całkiem inną historię. Tamten jak w wieku 9 lat poszedł do ojca i powiedział: tato, ja bym chciał zostać myśliwym. Ojciec tak na niego patrzył. No i 2 dni później przyniósł, mówi: masz aparat, rób zdjęcia zamiast strzelać do zwierząt. No i dostał na całe życie. Dave Stanford też fotografuje właśnie fale, tylko tyle, że no, w Anglii jest inne światło. To, czym się Warren Killen odróżnia od tamtych fotografów, jest to, że on jest w Australii, tam jest najlepsze morze. Fotografuje cały rok, od wiosny do jesieni, no zimą, czyli w lipcu, temperatura powietrza w nocy spada tam nawet do 8 stopni Celsjusza, na plusie oczywiście. Także to tam jest już chłodno. No, temperatura oceanu spada do 19 stopni Celsjusza, w latem ma 24, także lepiej się pływa niż chodzi po wierzchu, no ale no, na takim miejscu mieszka. Mówi, że bardzo dużo spędza czasu w wodzie i kiedyś opisał, że kiedyś robił więcej zdjęć, kiedyś wychodził i robił zdjęcia seriami, że może coś z tego wyjdzie. W tej chwili już nie. Przeważnie wizualizuje sobie to, co chce zobaczyć. Ustala: dzisiaj chciałbym zrobić zdjęcie takie i takie. I dopiero jak to ustali, przy jego kilkuletnim doświadczeniu, po prostu złapanie światła, wie, jak ma to zrobić. Wie,
jakiej użyć ogniskowej, jakiego czasu, żeby zamrozić, rozmazać, czy i rozmazać i zamrozić jednocześnie, bo takie też zdjęcia potrafi zrobić, jak zbliżyć się, w jakim kątem, gdzie ma być słońce, on to sobie wszystko wyobraża, to ustala i dopiero wchodzi do wody po to, żeby zrobić konkretne zdjęcie. Fotografowanie pod wodą ma to do siebie, że to nie możesz sobie żonglować obiektywami nagle, że a, ciach, nie, dobra, bym chyba zrobił szerokokątnym obiektywem i sobie przepinasz. No nie da się. Przeważnie się to kończy tym, że trzeba wyjść na brzeg i wymienić aparat albo obiektyw. Często mówi, znaczy przeważnie chodzi sam. Wypływa z brzegu i sam pływa na niedużej głębokości, robi te zdjęcia. Czasem do niektórych sesji wypływa z łódką i wtedy na łódce ma zapasowy sprzęt, obiektywy i stamtąd bierze, jeśli chce zmienić coś, sprzęt albo lampy. Nie robi nigdy, nie zdarzyło mu się chyba robić zdjęć z asystentem jako takim, czyli że ktoś pod wodą mu świeci lampą. Jeśli już, to używa lampy, ale nigdzie nie opisał, w jaki sposób używa lampy błyskowej. To, co uważa, mówi, to, co mówi, że nigdy sobie nie daj powiedzieć, że to jest niemożliwe, co chcesz zrobić. Nie daj sobie. Jeśli uważasz, że robisz słusznie, to rób to. A twoja praca na pewno doprowadzi do celu. Fakt, że on wybrał sobie bardzo wąską tą tematykę zdjęć. Znaczy on w tej chwili rozszerzył, bo oj, zwierzęta podwodne, czy zwierzęta, ryby, ssaki, no, fotografuje, nie, no dobrze, zwierzęta, bo to nie tylko ryby, zwierzęta podwodne i rafy, i nie tylko same fale, które się przewracają, fotografuje, także rozszerza to, ten swoje portfolio fotograficzne. To jest podstawą jest właśnie woda, fala przewracająca się. I no, moim zdaniem, aha, bo jeszcze miałem powiedzieć, jakiego sprzętu używa. Chociaż mówi, że wybór sprzętu był całkiem przypadkowy, ponieważ wcześniej na filmie jeszcze robił zdjęcia Canonem, więc jak poszedł, to kupił sobie Canona 5D Mark II wtedy. Dzisiaj fotografuje 5D Mark IV. Pod filmem będzie pełna lista sprzętu, który mi się udało ustalić, jakiego używa. Natomiast na jego najulubionym obiektywem jest 70-200-2.8. Mówi, że jest to obiektyw, który jednocześnie daje mu możliwość zbliżenia się do tego, co się dzieje kilka metrów od niego, tej fali, a do tego jeszcze dzięki minimalnej, małej, stosunkowo małej odległości minimalnej, bo wynoszącej około metra, musiałem pójść do półki i sprawdzić, do około metra, daje to możliwość uzyskania takich bardzo dużych zbliżeń. I to jest jego, i jak oglądałem jego zdjęcia, to jest jego podstawowy obiektyw. Oczywiście używa szerokokątnego obiektywu 16-35, też 2.8. Też używa pod wodą do robienia zdjęć, ale rzadziej. Najczęściej się go spotyka i najczęściej, jak trafiły mi się zdjęcia w opisie z opisami pod spodem, to jest to właśnie 70-200-2.8. No to oczywiście używa wtedy 5D Mark II, później 5D Mark III, w tej chwili 5D Mark IV, to jest normalne, robi dużo zdjęć, bo z takiego wyjścia do wody wynosi, tak pisał w którymś wywiadzie, kilkaset zdjęć przynosi i mówi, że to jest mało. Nie wiem, co to znaczy dużo, ale to znaczy, że kiedyś przynosił tysiące zdjęć, więc to jest mało, więc te aparaty się po prostu zużywają stosunkowo szybko. I ten, i no, dlatego je zmieniam. Tak stwierdził, no większy aparat nie jest mu potrzebny, ani jakiś profesjonalny, bo ten, tak, tej klasy jest wystarczający. Dobrze, jeszcze kilka zdjęć na koniec Warrena Killena. A, nie, jeszcze nie wszystko. W jakimś wywiadzie pytali się, ktoś go zadał mu pytanie o inspirację. On mówi, że w związku z tym, że był muzykiem, zawodowym muzykiem, muzyka ma dla niego bardzo duże znaczenie. Jest dla niego bardzo ważna i muzyka z oceanem bardzo dobrze się zgrywa. On naprawdę, no bo on był gitarzystą i on bardzo dobrze
pasuje mu posłuchanie muzyki w wyobrażeniu sobie tego, co będzie chciał zrobić. O, bo tu w związku z tym wyciągnąłem sobie jeszcze kilka różnych zdań. To jest to jedno ze zdań. Nie pozwól nikomu powiedzieć ci, że to, co chcesz osiągnąć, jest poza twoim zasięgiem. To jest bardzo ważne. Czyli jeśli chcesz do czegoś dojść, ktoś powie, nie, stary, to nie dasz rady, to odpuść sobie, to wiesz, to nie dasz rady. On uważa, że da radę. Jeśli chcesz, to dojdziesz. Ale tu jest jeszcze jedno zdanie, które wypisałem sobie. Aby ewoluować jako artysta, musisz wyjść poza swoją strefę komfortu i zobaczyć, co jest możliwe. Czyli jeśli fotografujesz w jakieś tematy, jesteś już tym dobry, żeby pójść dalej, musisz i łatwo ci się to robi i wiesz, jak to zrobić i czujesz się w tym pewnie, musisz spróbować czegoś trudniejszego, czegoś nowego, bo to co ja czasami w filmach powtarzam, okej, jesteś portrecistą, spróbuj zrobić sobie coś z makro. Albo jesteś streetowcem, spróbuj sobie zrobić krajobraz. To, że nie, ja tego nie czuję, to nie znaczy, nie czujesz tego, ponieważ tam czujesz się pewien, tu wiesz, co robić, znasz ten wszystkie układ. Nie wiem, pracujesz w studio i w studio panujesz nad tym, a wychodzisz na ulicę i nagle to światło ci nie jest nie do ogarnięcia. To dobrze, trzeba wyjść poza to, co się robi na co dzień, wyjść czegoś trudnego, to musi się nie udać. Trzeba się i jeszcze raz się nie uda, i jeszcze raz się nie uda, ale jeśli nawet dojdziesz do przeciętnych wyników w tym, co zrobiłeś, może się okazać, że to, co tu robisz, będzie miało odniesienie do tej twojej drugiej, właściwej pracy, gdzie nagle zrozumiesz, że ja mogę zrobić coś innego. Tak, to co, nie wiem, no, takimi impulsami, które ja próbuję pokazać, na przykład to, co był film Podwójny portret lampą błyskową. To, że ustawiłem aparat na statywie, włączyłem czas, długi czas i oświetlenie robiłem lampą błyskową, dla części osób było odkryciem, że co, tak można? Pamiętam, jak robiłem kiedyś warsztaty z lampy błyskowej i mówię, słuchaj, dobrze, to ustawcie sobie aparat jak bądź i włączcie lampę i zobaczcie, co będzie. Ale co znaczy jak bądź? No jak bądź. I okazało się, że nie mogę się przebić przez to, żeby to jak bądź zwizualizować poprzez ustawienie czegokolwiek na aparacie. Że dobra, okej, ustaw sobie 1.30 i 5.8. I to był błąd mój. No ale tak czasami. Człowiek jest za dobry. Dobrze. Kilka zdjęć jeszcze Warrena Killena na zakończenie. Naprawdę jest rewelacyjny. I co? I do zobaczenia. Tam jest pod spodem sprzęt. Można nawet sobie obejrzeć na cenę oceny aktualnie u nas, jakie są. I już. Dobrze. Dziękuję ci za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie wiem, dlaczego nie zrobiłeś. Do przyłączenia się do patronów, których jest już 90. No. I do oglądania innych filmów. Dziękuję ci bardzo. Cześć.